Cześć, dzisiaj nie jestem tutaj sama, jestem z NAT, czyli najbardziej zorganizowaną osobą, jaką znam. Hej! Hejka! Będziemy rozmawiać o organizacji i podzielimy się swoimi doświadczeniami w tym temacie, jakimiś prytypami, które mamy. No i mam nadzieję, że coś z tego się Wam po prostu przyda. W ogóle u Ciebie jest z tą całą organizacją? U mnie organizacja zaczęła się w sumie jeszcze zanim myślałam, że się zaczęła, a w sumie to było wtedy, kiedy jeszcze chodziłam do podstawówki, do gimnazjum, mieszkałam z rodzicami i mój tata zawsze był taki sztywno po prostu przekonany, że trzeba być zawsze na czas, trzeba mieć wszystko ustalone, wszystko co jest ustalone trzeba zawsze zrobić. Jak się przychodzi na czas, to jest się spóźnionym. O nie! Tak. Ja ostatnio poznałam to określenie on time is late, bo oglądałam Sex Education na Netflixie i po raz pierwszy w życiu w ogóle to usłyszałam, a teraz nagle słyszę to wszędzie. Tak, i kurde, ludzie tak naprawdę myślą. To jest przerażające. Tak, no nie jest to za bardzo zdrowe podejście. No, tak troszeczkę. Więc no w sumie pierwsze 10-15 lat mojego życia spędziłam po prostu na takim hardkorze, więc... Boże. Tak, w sumie organizacja zaczęła się już wtedy. Później właśnie zaczęła być matura, jakieś tam wcześniejsze egzaminy. Też miałam kilka zajęć, którymi się tak zajmowałam. Na przykład chodziłam na lekcje pianina, więc po prostu musiałam te wszystkie rzeczy jakoś sama ogarnąć, no bo moi rodzice interesowali się głównie szkołą, ocenami, więc jakieś takie rzeczy swoje musiałam ogarnąć sama. Potem były studia, gdzie no już praktycznie wszystko trzeba zrobić samemu, więc trzeba ogarnąć czas na naukę, ale też na inne przyjemności. No więc w sumie organizacja jakoś tak sama wkroczyła do mojego życia. No, gdzieś pomiędzy jeszcze mieściłaś prowadzenie Mamy Głosu, nie? Tak. Szczególik. No, takie małe zajęcie. Spoko, kurde, jak teraz tylko o tym mówisz, to ja sobie uświadamiam, że w sumie u mnie też to się pojawiło dosyć wcześnie, bo ja bardzo szybko wyrobiłam sobie jakieś takie nawyki, że kiedy wracałam ze szkoły w podstawówce, to natychmiast odrabiałam zadania domowe i zajmowałam się tymi rzeczami, które trzeba było zrobić, po prostu po to, żeby mieć później święty spokój, żeby nikt się mnie nie czepiał. Tak, u mnie też to wyglądało w ten sposób, że wracałam do domu i po prostu już tak zostałam nauczona, że pierwsze co, to zrobić to, co konieczne, czyli właśnie odrobić lekcje, sprawdzić, czy jeszcze czegoś nie trzeba zrobić, jakieś obowiązki domowe, a potem w sumie czas dla siebie. No, mi się to zawsze wydawało całkiem sensowne, bo mimo wszystko, nie wiem, czy ty tak masz, ale kiedy ja już się tak rozluźnię i zacznę się zajmować samymi takimi rozleniwionymi rzeczami, to bardzo trudno jest mi potem wrócić do jakiejkolwiek produktywności. Tak, obejrzę tylko jeden odcinek serialu. Potem wrócę do pracy. Tak, tak, to nigdy tak nie działa. W sensie tego nie róbcie, to nigdy tak nie działa. Czy zawsze ci to wychodzi? Czy zawsze robisz to, co sobie założysz? Nigdy. Znaczy, źle. Nie zawsze. Myślę, że w większości nie. Ale to też zależy od dnia, od tego jak się czuję, jak wygląda dzień, jak wyglądało też to planowanie, bo nie zawsze planowanie wychodzi tak samo. To nie tak, że mam określony schemat, że najpierw planuję to, potem to i to zawsze wychodzi. Więc no w sumie powiem, to zależy. I to też nie jest tak, że nauczyłam się określonego sposobu i teraz wykorzystuję tylko to i to jest zawsze sprawdzone, bo w sumie każdego dnia mogę się uczyć czegoś nowego, zapomnieć o czymś starym i każdy dzień w sumie wyglądał mi inaczej. Okej. No ja ostatnio zwłaszcza odkrywam, że wiele rzeczy z mojej listy to do mimo wszystko przerzucam na kolejny dzień, bo trochę przeginam z tym, ile tego sobie w niektóre dni nakładam. Ale no jest to też coś, co próbuję zaadresować. A masz takie poczucie, że jeśli ktoś jest na przykład totalnie niezorganizowaną kluchą, to jest cytat z Instagrama, takie pytania mi zadajecie, to da się tego nauczyć? Da się nauczyć takiego ogarnięcia z organizacji? Tak, tylko myślę, że słowo nauczyć się jest tutaj akurat trochę błędne, bo tak jak mówiłam, nie jest to sztuka, którą na przykład, nie wiem,
osiągniesz jak nauczenie się matematyki, że poznasz po prostu kilka sposobów, nauczysz się tego na pamięć, stwierdzisz, okej, dobra, to ja to teraz umiem, więc już nie muszę jakby się tego uczyć dalej, tylko jest to bardziej związany proces. No, jest to związane też z doświadczeniem, czyli po prostu jeżeli robisz to codziennie, nie wychodzi, nie poddajesz się, próbujesz czegoś innego, to w ten sposób możesz się po prostu nauczyć tej organizacji i robisz to po prostu tak, jak ci się podoba, a nie tak, jak ktoś ci powiedział, że musi być. No, myślę, że mogę się z tym zgodzić. Ja ze swojego doświadczenia też wiem, że jakby miałam okresy, w których jestem bardziej zorganizowana i miałam też jakieś takie momenty, w których raczej sobie płynę przez życie, nie zastanawiając się nad tym za bardzo. No i to, co mi pomaga później w powrocie do takiego zorganizowania, to jest ustawienie sobie mimo wszystko jakichś systemów, czy wykorzystanie jakichś narzędzi. Są rzeczy, które mimo wszystko staram się robić zawsze, bo dzięki nim ta organizacja jest niejako skutkiem ubocznym i wydaje mi się to bardzo pomocne. Myślę, że to w ogóle może być moment na przejście do podzielenia się takimi prototypami, metodami na to, jak takie rzeczy ogarnąć. No dobra, tak jeszcze w kontekście tej całej niezorganizowanej kruchy, to właśnie zgadałyśmy się na temat tego, że być może takim pierwszym krokiem byłoby w ogóle uświadomienie sobie, na co poświęcasz czas i czy w ogóle ten czas masz, czy wiesz kiedy i jaki masz. No i w tym kontekście na to ma akurat ciekawe doświadczenia. W wakacje brałam udział w projekcie innowacyjnym Zmapuj Siebie. Takie jedno ćwiczenie, które bardzo mi się spodobało, to jest takie koło. Więc to koło to jest wasz dzień. Całe koło. I na przykład u mnie, kiedy to były wakacje, to większość czasu spędzałam na pracy, więc większość tego koła zajmuje praca. Jest relaks, to takie małe, żółte pole. Tutaj mam przyjemności, tutaj jest nauka. Ogólnie to koło, jeszcze to się spodziewam na kolory. Te kolory żółte to są rzeczy, które chcę i które lubię robić. Więc jak widzicie, nie było ich wtedy za wiele podczas tych wakacji. A ten X, zielony, to są rzeczy, które sprawiają mi najwięcej trudu. No i jak widać, była to wtedy praca. Na szczęście już ta praca jest zmieniona, więc... To koło wiele mi wtedy dało, bo wtedy... W sumie to był pierwszy krok, kiedy po prostu zobaczyłam, kurde, poświęcam tyle czasu na rzeczy, które w ogóle nie sprawiają mi przyjemności, a tak mało na czynności, które naprawdę lubię. No i mimo, że byłam wtedy zorganizowana, wiedziałam, jak organizować ten czas i w ogóle, no to w sumie to koło uświadomiło mi właśnie, że może nie mam aż tyle czasu na robienie tego, co lubię i jak mogę to zmienić. Okej, ja mam w ogóle wrażenie, że to jest strasznie ciekawy wątek, bo czasami, kiedy myślimy o organizacji jako takiej i szukamy sposobów, jak się zorganizować, to tak naprawdę myślimy, jak wepchnąć więcej rzeczy, które trzeba zrobić w tę samą dobę. A to może niekoniecznie o to chodzi, więc chyba rzeczywiście warto jest na samym początku przeanalizować to, w jaki sposób ten czas poświęcamy i czy na pewno chcemy go poświęcać na te rzeczy i dopiero później przejść do planowania, bo jakby no pewnie, że można sobie zaplanować 50 tysięcy rzeczy i generalnie uznać, że zajmiemy się absolutnie wszystkim, ale być może doprowadzi nas to tylko i wyłącznie do jakiegoś takiego wypalenia, nie? Więc nie wydaje mi się to też być najsensowniejszą strategią. Więc poza tym, jak planować, trzeba pamiętać o tym, co planować. No dobra, to w takim razie metody i pomysły na planowanie i organizację. Podzielimy się z wami całą garścią, takimi, których używamy często, takimi, których używamy rzadziej, a z nadzieją, że po prostu coś z tego sobie wybierzecie i zaimplementujecie we własnym życiu. Więc myślę, że takim absolutnym basiciem i czymś, czym się bardzo ze sobą utożsamiamy, jest korzystanie z kalendarza. Tak. Więc kalendarz. W moim przypadku to jest zdecydowanie taki kalendarz online, kalendarz Google albo iCal na Macu i na iPhone'ie. Z tego prostego względu, że ja ten kalendarz muszę mieć zawsze przy sobie i muszę po prostu z niego korzystać na bieżąco, bo kalendarz, z którego nie korzystasz, to nie jest kalendarz. Tak. I z tego względu akurat papierowe kalendarze się dla mnie totalnie nie sprawdzały, bo ja po prostu albo zapominałam je zabrać,
albo ich nie wyciągałam gdzieś tam i wcale nie sprawdzałam, czy mam czas, czy mogę coś wtedy zrobić. No i to się wszystko tak totalnie rozjeżdżało, a technologia poza tym, że może nas wciągnąć w wir social mediów, to może nam też pomóc i przypomnieć, że mamy coś zrobić. No i tak na przykład ja od dłuższego czasu korzystam z iCala Macowego, gdzie po prostu mam zsynchronizowane różne kalendarze, bo mam ich kilka. Jeden to jest taki typowo prywatny, jeden to jest typowo pracowy. Dzięki temu wiem chociażby, nie wiem, na jaką godzinę muszę przyjść do pracy, bo mam jakieś spotkanie. Albo mam, nie wiem, zanotowane rzeczy po kroju treningów, jakichś eventów, gdzie gdzieś idę. Od razu też zwykle dogaduję się z ludźmi i wysyłam zaproszenia do kalendarza. Czasami idę z tym odrobinę za daleko, czego Nat doświadczyła. I wysyłam po prostu, my się umawiamy, że no kawa gdzieś tam i 5 minut później masz w skrzynce mailowej. 30 sekund później. Masz zaproszenie od Weroniki, kawa 18:00, kawiarnia taka a taka. Godzina. No dokładnie, dokładnie. Niemniej w wersji może nie tak ekstremalnej jest to bardzo przydatne. Tak, ja też używałam właśnie elektronicznych kalendarzy, tak samo jak u ciebie papierowe w ogóle się u mnie nie sprawdziły. I tak jak ty też mam właśnie kilka kalendarzy jakby w tym jednym. Ja używam akurat kalendarza Google i tam właśnie mam kalendarz związany z pracą, czyli też sobie wrzucam godzinę pracy, którego dnia pracuję, ile godzin, gdzie wtedy jestem, bo też nie zawsze jestem w jednym miejscu. Mam też kalendarz związany na przykład z wyjazdami, wtedy wpisuję różne koncerty, albo też kiedy wracam do domu, kiedy są czyjeś urodziny. To są... Wszystkie ogólnie kalendarze mają inny kolor, żebym... Kiedy mam taki widok... No, też tak robię. Widok większy, bo ja na przykład wolę patrzeć z perspektywy miesiąca. U ciebie jak to wygląda? Nie wiem, ja akurat bardzo elastycznie przeskakuję między widokiem dniowym, tygodniowym, miesięcznym, bo każdy jest mi potrzebny do czegoś innego. Okej, okay. No to u mnie akurat najbardziej się sprawdza ten miesięczny, bo chyba po prostu lubię wiedzieć tydzień później co jest, ale też co było tydzień wcześniej, jakoś tak mi się łatwiej chyba funkcjonuje. To jest rzeczywiście jedna z takich najbardziej podstawowych rzeczy, która już sama w sobie zmienia dużo. A inną rzeczą, która akurat w moim przypadku zmieniła bardzo dużo, było to, że zaczęłam używać jakichś aplikacji do list to do, żeby spisywać po prostu rzeczy, które mam do zrobienia. No i jako, że jestem nieco walnięta na punkcie organizacji, to przetestowałam ich, myślę, że już kilkadziesiąt. Tak, znam to. Aczkolwiek od prawie roku jestem wierna Todoistowi, który po prostu bardzo, bardzo, nie wiem, wpasowuje się w moje potrzeby i jest bardzo wygodną, prostą, intuicyjną aplikacją. Pokażę wam też trochę, jak ona działa, bo nie wiem, jest tak naprawdę takim głównym miejscem, w którym ja się organizuję. A co więcej, udało mi się skontaktować z ludźmi z Todoista i zdobyć dla was kod na 6 miesięcy premium, więc na sam koniec powiem wam, jak możecie go zdobyć, jeśli spodoba wam się narzędzie, of course. Tak więc ja pod względem Todoista jestem już, nie ukrywam, dość zaawansowana i nie chodzi mi tu o przechwalanie się, ale bardziej o wyjaśnienie masakrycznej ilości rzeczy, które tam posiadam. Bo to wcale nie jest tak, że trzeba mieć ich aż tyle. No dobra, więc generalnie mam tutaj po lewej stronie projekty, w których dzielę sobie po prostu względem tematyki najróżniejsze rzeczy, więc mam sobie jakieś takie rzeczy osobiste. Mam wszystkie rzeczy związane z blogiem, kanałem, Instagramem, jakimiś konferencjami, projektami, na które jestem zapraszana. Mam rzeczy związane z pracą, bo w pracy też organizuję się poprzez Todoista. Zwłaszcza, że no, będąc project managerką, muszę pamiętać o bardzo wielu różnych rzeczach, małych zadaniach w każdym z projektów, które tam się toczą. Mam rzeczy związane z fundacją. Mam tu też The Impossible List, co może jest taką ciekawostką, bo są to rzeczy, które po prostu chciałabym osiągnąć i które sobie trzymam gdzieś tam z tyłu głowy, żeby może kiedyś coś z nimi zrobić. Też mam taką listę.
No i co w ramach tego? Jedną z ciekawych rzeczy, które tu mam, jest na pewno taki Life Admin Day. A tam są zebrane zadania, które wyskakują mi co sobotę. I mają na celu tak naprawdę odkopanie się i właśnie zorganizowanie się, zadbanie też trochę o siebie i sprawienie, żeby następny tydzień był jak najbardziej efektywny. To jest metoda, którą podpatrzyłam od australijskiej youtuberki Michelle. Zalinkuję ją zresztą, bo też mówi dużo fajnych rzeczy na temat organizacji i nie tylko. I to po prostu jest jakaś taka lista zadań, która pozwala mi uporządkować wszystko. To, co bardzo w niej cenię, to to, że rzeczywiście zawiera w sobie tak proste rzeczy, jak przejście przez kalendarz i potwierdzenie różnych spotkań, bo dzięki temu w weekend ustawiam sobie cały następny tydzień i upewniam się, że to, co ma się wydarzyć, rzeczywiście się wydarzy. I generalnie też osiągam taki większy spokój umysłu, bo wiem, co się dzieje. Tak. Dla mnie Todoist jest po prostu idealnym narzędziem do tego, bo jestem w stanie stwierdzić, co mam robić danego dnia, planować rzeczy na wiele dni do przodu, podzielić to między różne obszary, w których rzeczywiście działam, bo tego jest akurat sporo. No i apka mobilna też jest bardzo wygodna, w związku z czym znowu mam to wszystko w jednym miejscu i zawsze przy sobie. Fajne w Todoist jest jeszcze to, że ma bardzo taki minimalistyczny wygląd, bo na przykład kiedy na samym początku takiego organizowania swojego życia przeglądałam różne filmiki, to wszyscy polecali, na przykład Wunderlist. No Boże, nienawidzę tego. No właśnie, i on jest taki, w sensie no ta jego funkcjonalność jest okej, ale jeżeli chodzi o tę taką wizualizację, te kolory, jakieś takie różne dziwne rzeczy, to mnie się bardzo nie sprawdzało. Po prostu denerwowały mnie te wszystkie bodźce kolorystyczne i też jakieś ułożenie dziwnych rzeczy. A to prawda, bo Todoist jest akurat taki, wydaje mi się, bardzo intuicyjny i to też bardzo sobie cenię. A czy ty w ogóle korzystasz z jakichś narzędzi do, nie wiem, spisywania właśnie rzeczy, które masz do zrobienia? Tak na co dzień korzystam z Evernote, bo... To jest program do notatek po prostu. Tak, no? Tak. Ale właśnie też sobie tworzę coś takiego jak ty w Todoiście, bo dotychczas nie wiedziałam, że Todoist jest za darmo. A tak, to w ogóle taki wątek na marginesie. Jest wersja free, która jest super, wersja premium po prostu jest jeszcze nieco bardziej super. Poza tym, jeśli się uczycie, jesteście studentami, uczniami, kimś w tym rodzaju, to jest też zniżka minus 70% dla wszystkich ludzi, którzy w tej edukacji trwają, co jest naprawdę fajną opcją, bo Todoist kosztuje wtedy absolutne grosze. Podrzucę wam też link do tej promki w opisie. Właśnie korzystałam z Wunderlist. Miałam też na swoim koncie jakieś też zwykłe notatki w telefonie, które po prostu od myślników próbowałam jakoś wypisać. No i w sumie z Evernote korzystam tylko wtedy, kiedy muszę zaplanować takie stałe właśnie Life Admin Days. To jest dla mnie idealne. Ale jeżeli chodzi o takie codzienne obowiązki, albo też takie, no nie wiem, na przykład za 3 dni, to u mnie sprawdza się tylko i wyłącznie papier i jest to coś, czego nie potrafiłam zaakceptować przez długi okres czasu i próbowałam po prostu na siłę różnych takich narzędzi. Nawet próbowałam w kalendarzu Google sobie robić jakieś przypomnienia. O, to było straszne. Więc to jest coś, do czego doszłam w sumie po latach. Naprawdę po latach. I na siłę próbowałam się wcisnąć, bo ta youtuberka korzysta z tego, ta blogerka korzysta z tego. Mówię, dobra, może to dla mnie będzie. No ale... Ale kurczę, to jest super, że w ogóle o tym mówisz, bo to jest faktem tak, że niektóre metody po prostu nie są dla wszystkich, albo najzwyczajniej w świecie ty akurat będziesz miała tą jedną, jedyną, która działa dla ciebie i to nie znaczy, że jakieś metody są lepsze, jakieś są gorsze, chociaż może nie, inaczej, są lepsze metody to te, które działają właśnie dla ciebie. Ale też właśnie dość ciekawe, że Też to jest ciekawe, że większość osób myśli, że planowanie kończy się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rozpiszesz wszystkie listy, wszystko będziesz miała po prostu wypunktowane, odpowiednie kolory, etykiety, naklejki. No a to nieprawda, no bo na przykład kiedy ja korzystałam właśnie z Wunderlista, czy też z innych takich internetowych narzędzi, no to to planowanie rzeczywiście kończyło się wtedy, kiedy skończyłam tę listę i okej, miałam milion po prostu list na poniedziałek, na wtorek, na za rok.
A później w ogóle z tego nie korzystałam. Denerwowały mnie tylko powiadomienia w telefonie przypominające mi o tym, żeby odhaczyć różne zadania. Których nie zrobiłaś. Tak, ja po prostu to olewałam i wszystko i tak spisywałam na kartkę i z kartki wszystkie zadania były wykonywane po prostu od tak. No, coś w tym jest. Na pewno jest też jakaś taka satysfakcja płynąca z tego wykreślania rzeczy, nie? Tak. A korzystasz wtedy po prostu z najprostszej, najzwyklejszej kartki, czy bawisz się w jakiś bullet journal, czy coś takiego? To też jest coś, do czego dorastam cały czas. Mm-hmm. Próbowałam też właśnie mieć milion dzienników, po prostu wszystkie najładniejsze okładki były w moim domu. Skąd ja to znam? Tak, no i myślę, że taki sposób sprawdza się u mnie tylko wtedy, kiedy na przykład kontroluję swoje nawyki. Mm-hmm. Też właśnie wolę robić na kartce. Albo kiedy spisuję sobie takie miesięczne, na przykład fajnie byłoby to zrobić. Mm-hmm. No to wtedy dziennik, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, na przykład jest poniedziałek, nie wiem, wieczór i chcę zaplanować sobie wtorek, to po prostu wyrywam taką malutką kartkę z takiego notatnika, czy nawet, no nie wiem, taką zwykłą karteczkę i kładę ją na stole rozpisaną całą, no i wtedy mogę ją później wyrzucić. Rozumiem. Ale w ogóle teraz jeszcze wspomniałaś o jednej rzeczy, która wydaje mi się mega ważna, a nawet jej nie uwzględniłam planując ten odcinek, czyli... planując... czyli planowanie dzień wcześniej, bo to jest chyba dla mnie największa magia. To kiedy zaplanuję sobie dzień poprzedniego dnia, to kiedy zaplanuję sobie tydzień w poprzednim weekend, to jest ten moment, w którym rzeczywiście zyskuję taki spokój umysłu i w którym wszystko jest pod kontrolą. No i też nie muszę tracić czasu tego dnia następnego, kiedy już jest ten dzień, jest poranek i generalnie to ja nie wiem, co mam zrobić, no może jest jakaś jedna rzecz... na godzinę. Tak, ale może jest jakaś jedna rzecz, która mnie w ogóle stresuje, bo muszę ją zrobić i o Jezu, ale nie pamiętam o całej reszcie. No i to nie jest moment, w którym ja chcę usiąść i planować. Tak. Natomiast poprzedniego dnia wieczorem bardzo łatwo jest zebrać to wszystko z różnych źródeł, które mamy, zaplanować, ułożyć w logiczną całość, a później ten następny dzień staje się po prostu łatwiejszy. Mhm. To też u mnie się sprawdza na przykład w takich momentach, kiedy planuję sobie to, co zjem następnego tygodnia, no bo ja planuję posiłki z wyprzedzeniem, przez to, że mam tendencję do tego, żeby jeść na mieście, albo żeby łapać jakieś takie dziwne, szybkie przekąski przed czy po pracy. Więc na przykład siadam w sobotę, w niedzielę, biorę sobie laptopa, biorę jakieś tam książki, jadłonomia i w ogóle. I sobie planuję posiłki. No i to też jest coś, czego się uczyłam długo, bo na początku planowałam wszystkie posiłki. Mm-hmm. Planowałam wszystkie śniadania, jakieś tam luncha, posiłki między lunchem a kolacją i w ogóle. No i to też się u mnie nie sprawdziło. I aktualnie planuję tylko obiady i te wszystkie takie wielkie dania, które wiem, że no po prostu muszę zjeść, bo inaczej nie przeżyję. A śniadania już po prostu, nie wiem, wstaję rano, myślę, na co mam ochotę i to przyrządzam. Mm. Więc mam też na przykład listę takich składników, które zawsze muszą być w mojej kuchni. Mm. Ale jeżeli chodzi o obiady, no to akurat muszę zaplanować wcześniej, bo no też nie lubię chodzić do sklepu codziennie i myśleć, o co to kupić. Pewnie. Potem kończę z wielkim po prostu worem dziwnych rzeczy, których i tak potem nie zjadam. A to jest marnowanie żywności. Okej, okay, myślę, że jest jeszcze kilka takich pomniejszych metod, o których chciałabym wspomnieć i jest to chociażby tworzenie dni tematycznych, co jest i przeznaczenie na to konkretnego dnia czy godziny, dzięki czemu to wszystko idzie tak po prostu zamiast rozrzucania tego po całym tygodniu i kalendarzu. A jest to w sumie metoda takiego batchingu, czyli zbierania właśnie rzeczy w jedne takie większe kawałki po to, żeby zamiast zaplanować 10 małych zadanek co 5 minut, to planujesz po prostu godzinę w sobotę o 14 na ogarnięcie mieszkania i tyle. I to jest łatwiejsze, nie trzeba o wszystkim pamiętać, jest logiczne i po prostu się sprawdza. A inną ważną kwestią jest na pewno priorytetyzacja i mam wrażenie, że to jest też coś, co
najczęściej ludziom umyka podczas tworzenia list zadań, bo bardzo często po prostu chcemy mieć tych zadań wykonanych jak najwięcej, więc odhaczamy, czujemy się super, a później się okazuje, że w sumie no to wynieśliśmy śmieci, przetarliśmy kurze i nie wiem, zrobiliśmy różne takie drobne rzeczy, które no może trzeba było zrobić, ale ta najważniejsza rzecz wcale zrobiona nie została. Dlatego moją delikatną sugestią jest w ogóle wyznaczenie sobie na początku dnia jakiegoś takiego priorytetu, najważniejszego zadania, którego wykonanie da najwięcej satysfakcji, będzie najważniejsze, najsensowniejsze i zaczęcie od niego. Myślę, że w temacie metod to jest na razie tyle, natomiast wiem, że niektóre pokryłyśmy tylko tak dość powierzchownie, więc śmiało uderzajcie z pytaniami. Myślę, że obie wpadniemy do sekcji komentarzy i po prostu odpowiemy na wszelkie wątpliwości, jakie możecie mieć. Ale jest jeszcze jeden temat, który chciałabym poruszyć. I to jest coś, co sobie enigmatycznie zapisałam jako organizacja versus mental health. I to tak naprawdę wiąże się też mocno z pytaniami, które mi zadawaliście, bo bardzo często, nie wiem, pojawiały się wątki takie jak to, że planujecie sobie dużo rzeczy, później nie robicie żadnej z nich i czujecie się beznadziejnie. Albo planujecie sobie za dużo, nie dajecie rady tego zrobić i znowu czujecie się beznadziejnie. Albo na przykład, nie wiem, macie gorszy okres w życiu i czujecie się źle z samym faktem, że nawet nie jesteście w stanie czegokolwiek zaplanować. No i to jest coś, co jest bardzo ważne i bardzo trudne, ale też bardzo naturalne i z czym ja się też osobiście zetknęłam już wielokrotnie w ciągu mojego życia, zwłaszcza podczas faz takich bardziej depresyjnych. I dlatego chciałabym też o tym troszkę z Tobą pogadać, bo wydaje mi się, że rzeczywiście, o tym trochę wspomniałyśmy już na początku, mamy tendencję do planowania za dużo, do tego, że chcemy zrobić wszystko, a być może chodzi właśnie o zrobienie tej jednej rzeczy, która coś zmieni. Poza tym jest też wątek taki, że jeśli rzeczywiście mieszasz się z depresją albo generalnie jakimś takim depresyjnym stanem, to dużym osiągnięciem może być zrobienie tych najprostszych rzeczy i wtedy warto to po prostu celebrować i nie wyznaczać sobie kosmicznych założeń tylko po to, żeby się dobić tym, że nie jesteśmy w stanie ich zrealizować, co jest zrozumiałe. Całe planowanie, organizacja to ma być czymś, co może ułatwić ci życie, a nie być źródłem, nie wiem, jakiegoś zawodu i dojeżdżania sobie, bo generalnie też jest taki wątek w tym wszystkim, że no nie wiem, żyjemy obecnie w sobie w takim bardzo kapitalistycznym świecie, który ceni, który najbardziej na świecie ceni produktywność. Od jakiegoś czasu mamy taką narrację w społeczeństwie, że jesteśmy wartościowymi ludźmi wtedy, kiedy jesteśmy produktywni, kiedy cały czas coś robimy, odhaczamy te zadania i osiągamy swoje cele. Ale to tak wcale nie działa i trzeba się tej narracji opierać. Nie zawsze trzeba być produktywnym, a planować warto te rzeczy, które w ogóle są warte planowania. A co więcej, jest jeszcze kwestia tego, że w to całe planowanie warto też czasem włożyć nie tylko te rzeczy, które trzeba zrobić, ale też na przykład właśnie takie okienka na jakieś self-care, na zajęcie się sobą. No, planować warto też przyjemne rzeczy. Nie wiem, warto wrzucić sobie do kalendarza poczytanie książki, albo wyjście gdzieś tam, albo po prostu godzinę totalnego odcięcia się od internetu. To są takie rzeczy też można tam wrzucić i można w ten sposób zadbać o to, żeby ten plan nie służył właśnie takiemu katowaniu siebie, tylko raczej zadbaniu o siebie. Znam takie metody, które polegają na planowaniu swojego dnia i zaczynasz właśnie od tych rzeczy, kiedy nie macie dla nikogo. Na przykład planujesz sobie, nie wiem, że dzisiaj od 17 do 20 wyłączam telefon, wyłączam powiadomienia. I nie wiem, leżę w wannie, albo po prostu czytam książkę, nic nie robię, nie rozmawiam z nikim, jestem po prostu dla siebie, zrobię sobie maseczkę. No nie wiem, różne takie rytuały, które po prostu później wpadają ci w nawyk. I to jest fajne. No, i potem już w sumie nie musisz tego planować, bo wiesz, że twój dzień po prostu będzie zawierał ten czas dla ciebie.
No to są też takie rutyny, które same w sobie są ciekawym tematem, może wartym poruszenia kiedyś. Jeśli to was ciekawi, to dajcie znać. A tak sobie myślę, że w sumie poruszyłyśmy wszystko, co chciałyśmy, więc ja może jeszcze wrócę do tego całego Todoista. A to jest narzędzie, którego rzeczywiście używam i które bardzo lubię i tylko z tego względu sama się do nich odezwałam i spytałam, czy może mieliby coś fajnego dla widzów tutaj, bo uważam, że warto i że fajnie się tym dzielić. Więc mam taki pomysł, żebyście po prostu napisali w komentarzach coś na temat waszych doświadczeń z organizacją, albo pozytywnych, albo negatywnych, i najciekawszy komentarz wybierzemy sobie razem i podeślemy ten kod na 6 miesięcy premium, więc nie wiem, opowiedzcie nam swoje historie, my się naczytamy. Tak? Zawsze chciałam zrobić. No i myślę, że możemy się umówić, że macie na to tydzień od publikacji tego filmu i później my po prostu w ciągu dwóch kolejnych dni wybierzemy zwycięzcę i się z nim skontaktujemy. No dobra, mam nadzieję, że to wszystko, o czym tutaj powiedziałyśmy, w jakiś sposób wam pomogło albo chociaż dało wam pomysły na to, co możecie zrobić. Widzimy się naturalnie w komentarzach i no nie ukrywam, lajki, subskrypcje, mile widziane. To zawsze fajnie motywuje. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.